Ania, piękne otwarcie dzisiejszego wieczoru. No właśnie, jak ty się odnalazłaś w tym folkowym, bieszczadzkim, muzycznym tutaj klimacie? Bardzo dobrze, ja się fantastycznie czuję w takiej muzyce. Ja się przede wszystkim bardzo dobrze czuję w muzyce Łukasza Targosza. Kiedy graliśmy ten utwór na Festiwalu Muzyki Filmowej, to były moje początki rozmyślań na temat powrotu do myślenia o solowej karierze. Wiem, że to teraz bardzo za wiele zabrzmiało, ale dzisiaj jestem w miejscu, w którym wiele lat marzyłam, żeby być. Jesteśmy bardzo świeżo po premierze innego utworu z Łukaszem, a dzisiaj znowu powrót w Watahy i sentymentalny wieczór. A co pan robił 23 na Ukrainie? A jak podobała ci się cała tutaj historia? No mówią, że już kultowy serial polski. Chciałabym obejrzeć już kolejne odcinki tej serii. Zdania są takie, że ta seria jest najlepszą ze wszystkich. Ten dalej robi co chce. To na mojej terytorii, drużok. Ja poczekam do końca sezonu z wydaniem skromnej opinii. Będziemy czekać na Instagramie na wieść. Natomiast ja jestem bardzo dumna z produkcji i szalenie cieszę się, że widzowie już dostają możliwość obejrzenia tej historii. Jest wstrząsająco. Nie chciałabym w ogóle zdradzać jakichkolwiek szczegółów, bo zepsuję fanom tego serialu odbiór. Wiem, że moja siostra nie może się doczekać absolutnie kolejnych nowych odcinków. Ja jestem po obejrzeniu dwóch i czasami naprawdę w niektórych momentach odbiera mowę. Jestem dumna z tego, że w Polsce robi się takie rzeczy. Jestem bardzo szczęśliwa. W ogóle ostatnio dzieje się tyle rzeczy w Polsce. Właśnie, Ania, muszę o to zapytać. Ostatnie wydarzenie. Chcę zapytać o Eurowizję. Chcę! Bo ja jestem szczęśliwa, że o to zapytasz. Ja, ponieważ jestem dzisiaj wzruszona, to ciężko mi złożyć jest zdanie, ale ja płakałam wczoraj jak bubr, siedząc przed telewizorem i oglądając Wiki, która odbierała nagrodę. To jest, drodzy Państwo, dla nas niezwykle ważny, historyczny moment w naszym kraju, bo myślę, że nie wszyscy Państwo zdajecie sobie sprawę z tego, jak nam artystom ułatwia to wyrażanie się w muzyce, kiedy jesteśmy tak bardzo docenieni w Europie, na świecie. Ta dziewczyna jest niezwykle zdolna, tak samo jak Roxy. I to, że 2 lata z rzędu Polska zdobywa pierwsze miejsce, pozwala mi wierzyć, że prawda się broni. Obie dziewczyny, choć są bardzo młode, niosą ze sobą prawdę i tam nie ma sztucznie wyprodukowanego produktu. I to jest takie piękne, że talent, charyzma, w nich jeszcze tkwi to dziecięce marzenie. One nie są skażone tym dorosłym życiem, które często nas psuje. Bo niestety nie potrafimy się oprzeć bodźcom, które na nas źle wpływają, bo nie potrafimy się oprzeć wpływowi nie takiego środowiska, w jakim tak naprawdę powinniśmy się obracać, wychowywać, a one są czyste i jestem naprawdę dumna, że to właśnie w naszym kraju się wydarzyło, że 2 lata z rzędu zajmujemy pierwsze miejsce. To jest moment, w którym na pewno moje dziecko, które dorasta w tym momencie, może mieć łatwiej, stawiając swoje kroki w showbiznesie, w muzyce, w aktorstwie, jeżeli kiedykolwiek będzie chciała uczynić te kroki, na pewno będzie jej łatwiej. Tak młodej osobie, jaką jest Vicky, chciałabym powiedzieć, że najważniejsze to zostać do końca życia tym dzieckiem, które marzy. Bo ta prawda, która jest w niej, obroni się zawsze, niezależnie od tych błędów, które na pewno popełni. Czy ta woda sodowa uderzy, czy nie uderzy, to już zależy naprawdę od tego, w jaki sposób jest wychowana, jakimi ludźmi się otacza, jakich ludzi ma wokół siebie, ale
Ja jej po prostu życzę tego, żeby nie straciła nigdy tego błysku w oku i miłości do muzyki, którą widać, że ma, bo ta piosenka by nie działała, gdyby nie jej talent. Tyle pięknych chwil wciąż czeka na nas. Mogliśmy Ciebie oglądać z nowym singlem, też niedawno w The Voice. Czy Ty widzisz się w roli jurorki, trenerki? Kiedyś wydawało mi się, że ocenianie drugiego człowieka przychodzi z taką wielką łatwością. To było zawsze oczywiście moje wielkie marzenie, żeby mieć taką swoją grupę ludzi, którą będę mogła prowadzić, którym będę mogła przekazać swoje doświadczenie. Jeśli komukolwiek pomogłoby to, co ja przeszłam, i to byłby warunek wzięcia udziału w takim programie, to na pewno ze swoją misyjnością, którą mam w sercu, rozważyłabym taką propozycję i na pewno bardzo bym się z niej ucieszyła. Nie umiem Ci powiedzieć w żaden taki marketingowo, PR-owy sposób, jakbym zareagowała dzisiaj, bo bardzo dużo we mnie nastąpiło zmian odnośnie oceny. Jestem ciekawa, co przyniesie los. Jeżeli przyniesie taką propozycję, na pewno z wielką rozkoszą i radością ją rozważę. Ale summa summarum, wszystkie wydarzenia, które dzieją się teraz w moim życiu, wiem, że przychodzą stamtąd i one pojawiają się dla mojego najwyższego dobra. Co będzie dalej? Jestem otwarta.